wrzuciła do mnie grafika taka, w której miałem wymieniać układ pamięci. Klient sobie kupił kostkę RAMu DDR chyba 6 Samsunga, z tym, że już mówiłem klientowi, że tu mam raport, która kość, jaka kość, jaka sekcja pamięci. Mówiłem klientowi, że to może się nie udać, ponieważ grafika była po prostu grzana, ktoś robił reflow na niej. Zobaczymy. I kręcimy sobie radiatorek. Szybko. Tutaj już był jakiś majster, tutaj już był, także już ten odcinek jeden, jak możecie sobie wstecz zobaczyć, to będzie nakręcony, jest pokazane, jak wygląda laminat. Ja wiem, jak ten laminat wygląda, chyba że klient coś jeszcze w międzyczasie zrobił, ale wątpię. Backplate zrzucimy, a tu jeszcze jedna śrubka. I tak, to będzie wtyczka od wentylatora. No dobrze. Spięta. To jest jakiś referencyjny model 8 giga DDR6. Dobra. Tutaj mamy raport z uszkodzenia. Tu w tym miejscu mamy banki A, B, C, D. I tu mamy uszkodzony moduł pamięci. Ten moduł pamięci będziemy wymieniać. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Tu jak widzicie, ja wcześniej to pokazywałem, ktoś tą grafikę po prostu grzał. Widać ślady fluxa. Także tutaj no, to jest 50 na 50, że będzie ok, bo być może jest GPU uszkodzony albo za bardzo przygrzany gdzieś przez kogoś. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, ściągamy teraz. Tylko termopada. Tego też. Wyczyścimy też tutaj to wszystko z tej pasty. Tutaj pasta była biała do testów. No tak, czyli mamy tak, A, B, C, D, sekcja A, 0, 1, B, 0, 1, C, 0, 1 i D, 0, 1, czyli ta kość będzie uszkodzona. Tu mamy jedyneczkę. Okej, okay. Widzimy się za chwilę na maszynie. Na podkrzywaczu, to znaczy na maszynie do BGA. Kość będziemy wymieniać za pomocą hota. Nie będę tego pod czerwienią wylutowywał i będę lutował też hotem, tak? To znaczy też na prehiterze. To jest JBR 7500, ona spokojnie wystarczy. Ja wyczyszczę jeszcze czujnik,
temperaturę tutaj alkoholem, pozostałości jakichś past i tak dalej. I słuchajcie, chyba jedziemy od razu reflow. Nie będę tego robił. Może prehit rzucimy. Chyba usunę śledzia jeszcze, żeby to było dobrze spoziomowane. Dobrze, śledź zdemontowany. Płytka nam siedzi równo teraz. Tylko jestem ciekaw, dlaczego. Aha, tak, bo ten układ jest po prostu mały. Ja muszę tutaj. Albo odwrócę po prostu tą graficzkę. Może się da to w ten sposób zrobić. O. Nie, to nie był dobry pomysł. Może ja ją ustawię tak. Nie, wepniemy ją całkiem w szynę. Chyba do końca. Żeby laminat siedział równo i pewnie. O, proszę bardzo. No, przesuniemy może tak. I jedziemy. Na początek reflow. Pomożemy się oczywiście potem powietrzem. I niech sobie tutaj mam graficzkę. O, może ja światło jeszcze włączę, żeby było lepiej tutaj to obserwować. Nie widzicie tego. O, takość będzie wymieniona. No tak. Damy trochę pościążki. Płyta nam się tutaj rozgrzewa. Już mamy 111 stopni. Delikatnie pasty. No. Grzeje nam się, grzeje, grzeje, grzeje. Tak. Delikatnie, nie za dużo. Słuchajcie, mamy 117 stopni. 117 stopni. Ja mogę chyba przystąpić do zaraz do uruchomienia hota. Kocik sobie ustawimy na powiedzmy 300. Ja mam trochę tutaj niewygodnie, ale ja spróbuję to zrobić tak, żebyście widzieli. Tu jest moja fajna pęsetka. Tutaj jest pod statywem, może rękę w sumie. Mamy 306 stopni. Będę osadzał następną kość. To chyba ustawię wyższą temperaturę w kocie. Tak mi się wydaje.
Teraz on zacznie tutaj pływać. Albo i nie. Co za twardy stop, co za dziadostwo. Nie puści. Czekajcie, ustawimy wyższą temperaturę, bo tutaj... Ten laminat jest bardzo gruby tej grafiki. Bardzo twardy stop. Traktor. Tu słabo bierze. Mamy 164 na laminacie. Ale tu mamy bez ołów. Już powoli chyba puszczę. To co słyszycie, ten alarm to jest alarm przy 215 stopniach. Ale to jest alarm odnośnie zmian układów BGA, jak robię to pod czerwieniem. A tutaj niestety góra się mocniej rozgrzewa, więc będzie cały czas tam tutaj pikał. Czy ta pamięć nie jest przyklejona przypadkiem czymś? Chyba nie. O, już powoli puszcza. Okej. I gotowe. Tak, teraz trzeba te pady czyścić, znaczy czyścić. Pierw sobie poprawimy tu wszystko. Może ja to ustawię inaczej, tę kamerę, żebym miał możliwość. O, sobie zrobimy zooma. Proszę bardzo. Byście widzieli, co ja tu robię. I proszę, i teraz troszeczkę tutaj. Tą cynką z zawartością ołowiu pojedziemy. Tak. A potem poprawimy. Potem to wyczyścimy. Tak. To jest tak twardy bez ołów, że myślałem, że tam jest pod tymi układami, że jest klej.
W tym momencie, kiedy ja to robię, to płyta się grzeje. Mamy 122 stopnie na laminacie. Dobrze. Zmieniłem sobie grocik na taki z zakiętą końcóweczką. Zaraz tutaj użyjemy taśmy i zaraz zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zaraz zobaczymy, gdzie ją mamy. O, proszę, do cięcia. Tak. Teraz co? Trzeba to oczyścić ładnie. Bez szaleństw. Dlaczego ja mam na lutownicy 300 stopni tylko? Damy 330. Przesunę tą moją lutownicę, bo ja nieczęsto lutuję przy samej maszynie. Może ja ją tutaj sobie o tak. Będę miał więcej kabla. A robię to też dla was, żebyście widzieli. Tak. Delikatnie. Zaraz. Momencik. Dobrze, dalej tutaj działamy. Tak. Słuchajcie, mamy nową kostkę. Samsung identyczny model. Przygotujemy ją. Tutaj posmarujemy sobie troszeczkę paścioszki. Troszeczkę, nie żałować tej pasty. To ma osiąść ładnie. Jeszcze robię jeden zabieg. Wszyscy to robią. Przy wymianie układów BGA smaruję też układ pastą. Z tej strony też się układ smaruje. I zaraz to zrobimy. Proszę, i tak ten układ wygląda. Teraz go stawiamy sobie tak. Kluczem zaraz musimy tutaj dobrze ułożyć. Zaraz to spozycjonujemy kostkę. Kostka spozycjonowana. Termoparę delikatnie. Zobaczmy, czy jest. O, czy jest dobrze spozycjonowany tutaj nam. O, termopara. Termoparę delikatnie posmaruję pastą, żeby nam pokazywała
temperaturkę. Dokładniej. To i tak trzeba sprawdzać jeszcze pirometrem. Na jakiejś płaskiej powierzchni najlepiej. Proszę bardzo. Jest ustawiona procedura reflow. Czekamy do 130 stopni, 120, a potem zrobię tryb fast reflow, ponieważ tu jest bardzo twardy stop. Nie ma w ogóle o czym mówić, to musi być, to musi nam elegancko siąść, w miarę szybko. Chodzi też o czas grzania, nie można takiej pamięci za długo grzać. Za gwałtownie, za szybko, to musi być idealnie. Dobra, to czekamy, aż nam się rozgrzeje tutaj do 130 stopni laminat. Słuchajcie, na perchiterze nam tutaj temperaturka już pokazuje 168 stopni. Zaczynamy już powoli to grzać. Ta kostka też będzie na bezołowie, chyba że to jest jakaś podróbka. Musimy ładnie osiąść. Okay. Wydaje mi się, że będzie ok. Alarm mam na 215, jak mówiłem. Zobaczcie, spada. Trzeba ją delikatnie tutaj ściągnąć. Z prehitera wysunąć. I czekamy do wystygnięcia. Potem czyścimy. Graficzka nam już tutaj wystygła. Ta pasta się wydostała spod tego układu, bo to, który wcześniej ktoś tutaj robił swoje tutaj. Ja to wyczyszczę może alkoholem. Delikatnie. Kostka wymieniona. I co będziemy testować? Zobaczymy. Wyczyścimy tutaj radiator. Zaraz. Dam swoją pastę GD900.
Tak. Nie za dużo. Ona jest minimalnie ciemniejsza. To jąderko to jest potężne w tej grafice. 2070 RTX to nie ma żartów, to już jest potężny sprzęt. Okej, i co? O, jeszcze się upaćkałem pastą, fajnie. Z starej grafiki. I co? Montujemy radiatorek. Na początek proszę, są dwie wtyczki. Czarna wtyczka od wentylatora, a druga pewnie od podświetlenia. Cyk i pyk. I do tego będą jeszcze. Termopadziki. One są grubaśne, fajne. No i dobra. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przydałby się jeszcze mały śledź. Jeszcze przykręcimy śledzia. Zobaczymy jaki będzie efekt. Dobrze. No dobra, słuchajcie, włączam zasilacz. Uwaga. Proszę. Nie ma artefaktów na razie. Trzymajmy kciuki za ten test. Jeżeli GPU nie jest uszkodzone, to powiem wam szczerze, powinno to działać, powinno to przejść ten test. Ten test jest dosyć dokładny. Tu się nic nie uchowa. Jak jest coś nie tak z GPU, teoretycznie, albo z pamięciami na pewno, to... O, proszę bardzo. Super, udało się. Także jeszcze termika, testy. Co? Super. Jestem zadowolony. Praca się udała. Jak wam się podobał materiał, to subskrybujcie mój kanał. Cześć, trzymajcie się. Hej.